Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio ktoś mnie poprosił w komentarzu, żebym wytłumaczył różnicę w wymowie między tymi dwoma słowami, które macie teraz na ekranie. Czyli niż, na przykład w porównaniu, oraz wówczas, wtedy, oraz wobec tego. Bo uwaga, then ma jeszcze znaczenie wobec tego. Więc uwaga, generalnie tam są zupełnie inne samogłoski, ale sprawa jest dość skomplikowana nawet wśród native speakerów. A sami Polacy generalnie mylą te słowa, mówią po prostu jak chcą, mówią byle jak then i właściwie nie wiadomo co mu wyszło. Czy then, czy then. Bo taka właśnie jest różnica. Then, i to jest niż, then, czy then. Tu jest normalne e. Natomiast we słowie then, tam jest ta sama samogłoska co w kocie. Cat, then. Natomiast wersja then to jest wersja tak zwana akcentowana, mocna. I w języku codziennym oni tak nie mówią. Oni tą samogłoskę skracają do schwa. A schwa to jest bardzo krótkie e, praktycznie może być nawet niesłyszalne. Czyli then, then me. Bardzo szybko. No i wtedy to troszeczkę przypomina, tak jakby przez e, czyli przypomina wówczas. Z tym, że w słowie wówczas tam jest normalne e i to nawet dość długie. Then. Po prostu tak mówią, then. Także jeżeli chodzi o wówczas, tutaj nie ma nigdy żadnego skrótu. Then, wówczas. Natomiast then, albo właśnie skrócone then. I o tym nawet mówi sam Bob the Canadian, że on te dwa słowa myli bardzo często i się przyznaje do błędu. Mianowicie mówi właśnie then, czyli niż, w porównaniach, tak jakby mówił wówczas. Zaraz wam to pokażę. Tu może najpierw jeszcze wam pokażę then w Longmanie. Wyraźnie zaznaczone są dwie wymowy. Mocniejsza, właśnie ta sama samogłoska co w kocie. Cat, then. No i wersja słaba, mamy szła, then. Natomiast jak klikniemy, to akurat używają tej wersji mocniejszej. Then. No i przykład. Natalie was prettier than her sister. Tak, Natalia była ładniejsza niż jej siostra. Natalie was prettier than her sister. Natomiast jak otworzymy wówczas, następnie, wobec tego, no to mamy tu normalne e, które nawet lekko przedłużają. Then. Then. I wish I had known then what I know now. I wish I had known then what I know now. I wish I had known then what I know now, tak? Czyli szkoda, że nie wiedziałem wtedy tego, co wiem teraz. Konstrukcja wish, bardzo trudna struktura. Robiliśmy o tym filmik. Podlinkuję wam może z tyłu i w opisie. No i teraz ten obiecany przykład od Bob the Canadian zrobił lekcję o 9 błędach, jakie robią native speakerzy. Wśród tych błędów między innymi mówił o lie i lay, czyli odwieczny problem z leżeć i kłamać. Robiliśmy o tym lekcję, podlinkuję wam. No i teraz właśnie powie o niż i wówczas. So the next example I want to talk about involves the words than and then. And it's a bit of a pronunciation rule that we break. Czyli jest to pronunciation rule that we break, tak? Zasada wymowy, którą łamiemy. You hear me say than, and you hear me say then, but if I say a sentence like this. If I say a sentence like this, jeśli powiem zdanie takie jak to, i teraz pada zdanie, o tym mówiliśmy w lekcji właśnie jak używać this, that i it. My older brother is older than me. My older brother is older than me. Czyli ma być niż ja, pisane przez a. Ale zobaczcie, że napisy tutaj w YouTubie, które generuje automat, sam automat zrozumiał, że on mówi then, czyli wówczas. Czyli niepoprawnie. You hear me say then. Czyli słyszycie, jak mówię then. But I'm actually using the word then. Ale tak naprawdę używam słowa then. I think when we speak quickly.
gdyż jak mówimy szybko, especially in my area of Canada, zwłaszcza w moim rejonie Kanady, we often, when we are comparing people, często kiedy porównujemy ludzi, we are supposed to be saying then, i mamy powiedzieć then. Ważna struktura supposed to, robiliśmy o tym lekcję, podlinkuję wam. And we actually say then. Czyli mamy powiedzieć then, ale tak naprawdę, actually we say then. Tak naprawdę mówimy wówczas. Dzięki, trzymajcie się.